Stonik i Kona to dwa bliźniacze crossovery, które pojawiły się na rynku mniej więcej w tym samym czasie. Są przedstawicielami segmentu samochodów kompaktowych i Kia w przypadku Stonika jest tak naprawdę taką podniesioną Rio. W USA nie występuje, ale chyba tylko po to, by nie zagrażać pozycji Soula, bo to w sumie coś podobnego. Grupa subkompaktowych crossoverów wciąż rośnie, to mega popularny trend. Do bezpośrednich konkurentów Stonika należą Mazda CX-3, Hyundai Kona, Audi Q2, Skoda Karoq, Opel Mokka X, Toyota CHR. Jest ich dużo. Na przykładzie Stonika to samochody małe, miejskie, z większym prześwitem i plastikami, które przywodzą na myśl uterenowione osobówki. Stonik zastąpił w gamie Kia miejskiego minivana Venga, a dziwna nazwa wzięła się od dwóch słów: speed i tonic, czyli szybki i toniczny. To drugie słowo jest dla mnie w tym znaczeniu totalnie niezrozumiałe. Miałe i bzdurne. Sorry. Producenci przyzwyczaili nas do awangardowych stylizacji swoich małych crossoverów. Tak było z Audi Q2, BMW X2, Toyotą CHR, tak jest też z bliźniaczym Hyundaiem Koną, ale... Tak nie jest z prezentowaną dzisiaj Kia Stonik. Ta jest atrakcyjna, ale nie dziwna. Prezentuje się dynamicznie i uśmiecha się. Szczególnie świetnie leżeć będą na niej żywe kolory. Moim ulubieńcem jest egzemplarz pokryty żółtym lakierem. W porównaniu do wspomnianego Rio, Stonik ma ten sam rozstaw osi i 7,5 cm różnicy w przypadku długości nadwozia. Prześwit również uległ zmianie. Teoretycznie to uterenowiona miejska osobówka. Odległość od koła do nadkola wynosi teraz 183 mm. Daje to psychiczny komfort przy podejmowaniu decyzji o pojedynkach z krawężnikami, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o teren. Nowe przystosowanie Stonika do miejskiej dżungli. Zapomnijcie o chociażby opcjonalnym napędzie na 4 koła. Nie ma takiej możliwości. Gama diesli nie jest zbyt szeroka, a raczej dość ograniczona. To tylko 1.6 CRD i 110 koni. Wśród benzyniaków występuje 1.4D OHC 100 koni i ten silnik występuje w tym egzemplarzu. Oraz 1.0 TGD i 120 koni. Najmniejszy, a przy tym najmocniejszy w całej ofercie. Oczywiście do każdej jednostki podłączony jest napęd na przód. Chyba nie da się przeoczyć faktu, że Stonik to atrakcyjny kawałek samochodu. Nawet jeśli nazwa jest trochę niemądra i niezrozumiała, to mały kompaktowy crossover, którym głównie będziecie pojawiać się w mieście, a nie szarżować na autostradach. W mieście liczy się styl oraz często też niezły gust, a Stonik wygląda szczególnie dobrze i tak fancy. Ludzie się za nim oglądają, a stylistyka cieszy oko. Jak jeden z lifestyle'owych samochodów może pochwalić się szeroką gamą personalizacji. Oferta jest bogata, a możliwe wyposażenie wnętrza szokuje jak na tego typu segment. Zobaczmy. Podoba mi się deska rozdzielcza Kia Stonik, jest zgodna ze wszelkimi trendami projektowania samochodów, ponieważ jest przede wszystkim minimalistyczna i taka nowoczesna. Są tutaj dodatki sprawiające, że ona się rozjaśnia. Jeśli chodzi o wszystko to, co znajduje się przede mną, to tutaj jest trójramienna kierownica, taka bardzo sportowa, przypominająca mi tą w Stingerze. Za nią są czytelne zegary, prędkościomierz, obrotomierz i pomiędzy nimi ekran komputera pokładowego, na którym między innymi sprawdzicie sobie spalanie. Na środku jest duży wyświetlacz dotykowy, ten obsługuje tutaj w tym egzemplarzu nawigację satelitarną oraz system CarPlay. To jest bardzo fajne, że jest tutaj tyle możliwości. Poniżej prosty, intuicyjny panel klimatyzacji, no i już dalej jakieś schowki, jakieś półki. Jeśli chodzi o samą pozycję za kierownicą, o dziwo, możecie obniżyć fotel i wtedy kierujecie tak, jakbyście jechali po prostu osobówką, ale w tym przypadku akurat nieprzyjemniej siedzi się wysoko. No i cóż, sam fotel jest dość wygodny, co prawda ma małe trzymanie boczne i na dodatek, co jest przywarą wielkości, znaczy większości Japończyków oraz Koreańczyków, ma krótkie siedziska, przez co no, uda są po prostu wysoko i nie opierają się na fotelach. Jest mniej wygodnie przez to. No, nie można tego ukryć. Jeśli chodzi o ilość schowków, wcale nie jest ich jakoś bardzo dużo, a przede wszystkim nie są zbyt duże. I na dodatek wykończone są twardym, chropowatym plastikiem. Wszystko, co tam wsadzicie, będzie jeździć z lewa na prawo, do przodu, do tyłu, rysować się. Straszne rzeczy mogą się stać. Zresztą... Można na tym wręcz grać. Deska rozdzielcza nie jest wykończona jakimiś dobrymi plastikami, dobrymi materiałami. Tu wszystko puka, wali, ale podobno tylko dziennikarze motoryzacyjni w ten sposób sprawdzają samochody i w ten sposób wynajdują wady aut. Także spoko. Pod względem schowków jest ich dużo, ale nie są super praktyczne. Przed drążkiem skrzyni biegów są dwie półki. Wnioskuję z dostępności złączy i wtyczek, że jedna z nich jest na telefon. Jest szczęściarą, bo pokryto ją gumą. Wgłębienie nieco niżej nie miało już tego szczęścia i wykończono je tak jak całą resztę schowków w całym samochodzie. Byle jak.
Za gałką znajdują się dwa uchwyty na kubki. Jest tu również schowek pod podłokietnikiem. Mój łokieć tam nie dosięga. Przed nogami pasażera jest chyba największy pojemnościowo schowek. Nie zapomnijmy też o tych w boczkach drzwi. Co do ergonomii, to pod względem ilości miejsca z przodu kija nie odstaje. Łatwo przyjmiecie właściwą pozycję za kierownicą. Na tylnej kanapie usiądę bez problemu za sobą. Jest tu jeszcze sporo miejsca dla pasażerów. Raczej dwóch niż trzech. Pomiędzy fotelami nie ma podłokietnika, a do dyspozycji pasażerów jest niezbyt wiele udogodnień. Zamiast nawiewów macie gniazdko 12 V. To małe miejskie autko za relatywnie niską cenę. Oczekiwania powinny być zatem nieco mniejsze. Na szczęście nad głowami jest jeszcze parę centymetrów, przynajmniej dla mnie. Pod klapą bagażnika kryje się kufer o pojemności 332 litrów. To nie najwięcej, ale porównując do Kia Rio, to bagażnik o 27 litrów bardziej pojemny. Konkurencyjna Mokka X ma 356 litrów, Mazda CX-3 350 litrów, a Seat Arona ma 400 litrów. Próg załadunkowy no jest dość wysoki, ale i tak nie tak wysoki, jakby był, gdyby nie było tej podwójnej podłogi. No wtedy naprawdę, jeżeli ją wyjmiecie, to ewentualna walizka ma bardzo długą drogę do pokonania, zanim wyjdzie z bagażnika. Jeżeli chodzi o same fotele, to te składają się w proporcjach 60 do 40 na płaską podłogę. Znów dzięki właśnie tej podwójnej klapie sam kufer po rozłożeniu tych foteli powiększa się do 1135 litrów i myślę sobie, że to jest dobry wynik. Na dodatek cieszy w sumie no foremność bagażnika. To jest ok. Jedziemy. Podsumowując, powiedzmy o kilku rzeczach fajnych i niefajnych w tym samochodzie. Niefajne są schowki bez gumowego wykończenia. Macie pewność, że telefon i klucze będą w nich non-stop podskakiwać i latać z prawej na lewą, wywołując irytujący hałas. Do tego wkurzające jest mocno twarde, skorupiaste wykończenie deski rozdzielczej i boczków drzwi. Mniejsza ocena samochodu. Problemem jest też umiejscowienie podłokietnika, przez którego podczas jazdy, by nie zahaczać przy zmianie biegów o niego łokciem, należy go zneutralizować. Na koniec za krótkie siedziska. Wasze uda będą wisieć w powietrzu. A co jest fajne? Fajna jest minimalistyczna, czytelna deska rozdzielcza. Mocne wyposażenie oparte o podgrzewane fotele i kierownice. Do tego Apple CarPlay. Czytelne zegary, podwójna podłoga w bagażniku oraz to rozwiązanie obchodzące się z problemem uderzających klamerek od pasów bezpieczeństwa w tylnej kanapie w różnego rodzaju plastiki. Przyda się też podczas składania foteli drugiego rzędu. Mądre, prawda? 1.4 DOHC, który napędza ten egzemplarz, ma 100 koni, a przy tym ta dynamika kończy się na drugim biegu. Od trzeciego zaczyna już auto bardzo, bardzo niechętnie przyspieszać, a jeżeli chcecie wyprzedzać, to musicie bardzo intensywnie i mocno namachać się skrzynią biegów. Tak. Plusem samej skrzyni, samej przekładni jest to, że ona ma krótkie skoki, natomiast ma przy tym zero-jedynkowe sprzęgło, które nie wybacza błędów. Jeżeli nie potraficie za bardzo albo nie znacie za bardzo tego samochodu, no to będziecie non-stop tylko wykonywać kangura. Ja przez pierwsze dwa dni nie mogłem w ogóle się do tego przystosować, gdyż nie ma tu czegoś takiego jak półsprzęgło. Nie istnieje. Jeżeli dodacie za mało gazu, to auto nie ruszy. Jeżeli dodacie za dużo, no to podnoszą się obroty i jedziecie tak jak po prostu starszy człowiek. Wydaje mi się, że ja podróżowałem tym autem jak taki dziadek. Najmocniejszą jednostką w ofercie benzyniaków jest 1.0 TGDI, czyli uturbiony litrowy, trzycylindrowy silniczek, który przy tym generuje moc 125 koni. Jakby rzeczywiście możecie tam liczyć na sporą dynamikę, a przy tym jest jedynie o 4000 zł droższy niż silnik znajdujący się pod maską tego egzemplarza, więc to już wszystko zależy od Was. Natomiast dużą zaletą 1.4 DOHC będzie niskie spalanie. Tutaj średnio na trasie uzyskacie 6-7 litra na 100 km. Jeżeli macie taką ciężką nogę, jeżeli będziecie wykonywać dużo zrywów, jeździć tak mało płynnie, to wtedy jesteście w stanie nawet dojść do poziomu 8-9 litrów na 100 km. To już jest bardzo dużo, ale to ta wysoka granica, górna granica spalania w Kia Stonic. Powiem Wam, że Kia Stonic prowadzi się nawet tak całkiem sportowo. Ma to zawieszenie nie jest jakieś tak super komfortowe, jest w kierunku sztywnego, przez co na szybszych łukach, na zakrętach ten samochód no, trzyma się drogi. Wcale jakoś tak nie pływa jak auta wyżej zawieszone, różne SUVy czy inne crossovery. Crossovery często cechują się
komfortowym zawieszeniem, ponieważ tak naprawdę producenci nie wiedzą, jak do tych samochodów podejść i czego oczekuje klient, czy oczekuje takiej charakterystyki pracy zawieszenia jak w terenówkach, czyli bardziej sztywnego, takiego mało komfortowego, czy takiego jak w osobówkach. To są samochody, które znajdują się pomiędzy jednym segmentem a drugim, dlatego też stąd też wynika ten brak precyzji samych producentów. Ale dzięki pozycja za kierownicą tutaj jest taka jak w osobówce, zatem ja nie czuję się zupełnie, jakbym podróżował wyższym samochodem. No chyba okej. Ceny Kia Stonic startują od 62 490 zł. Rzecz normalna, że to kwota podstawowa za najniższą wersję wyposażenia oraz najsłabszy silnik 1.0 DOHC 85 koni z manualną 5-biegową skrzynią. Model z jednostką taką jak w naszym egzemplarzu kosztuje w podstawie 66 490 zł i dostępny jest od razu z 6-biegowym manualem. Wariant z jednostką wysokoprężną jest najdroższy i kosztuje minimum 75 500 zł. A Ty powiedz, który z subkompaktowych crossoverów trafił do Ciebie najbardziej? Chcesz zobaczyć jakiś inny test? Polecam tą samą półkę, BMW X2. A jeżeli bardziej interesują Cię auta używane, to zobacz nasz najnowszy program A Może z drugiej ręki, w którym prezentujemy auta z drugiej ręki. Dzięki za oglądanie, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i oglądaj nas w środę.